Witam Was bardzo serdecznie w takiej dosyć niecodziennej grze, a mianowicie Mini Metro. Jest to chyba niezależna produkcja, jakoś nie miałem okazji o niej poczytać, polegająca na tym, że będziemy budować linię metra tak, aby przewieźć jak największą liczbę pasażerów. Gra może nie jest efektywna, ale za to ma w sobie coś, co sprawiło, że pograłem w nią troszkę, a teraz postanowiłem po prostu to nagrać. I przy okazji będę wyjaśniał w trakcie gry mniej więcej, na czym ona polega i jak w nią grać. Tak więc kliknę sobie graj. Niestety taką może pierwszą wadą tej gry jest to, że nie ma żadnej muzyki, żadnego podkładu tutaj, więc to co słyszycie teraz, to po prostu oddzielnie wkleiłem muzykę, aby nie było słychać samego klikania i samego właściwie mojego głosu, tylko żeby po prostu jakoś to ładnie się tak zlewało i dało się to w miarę oglądać. Mam nadzieję, że się spodoba. Oczywiście grałem już sobie tutaj w Londynie. Najlepszy wynik 1981. Udało mi się to osiągnąć grając, nie wiem, za 20-30 minut. Gra dosyć dynamicznie się zmienia. Tak więc zacznijmy nową grę. I wygląda to tak. Mamy nasze trzy stacje, które musimy połączyć kolejką. Na razie zrobię sobie tutaj jedną linię. I tak, z każdej stacji pokazuje nam się figura, na przykład tutaj mamy trójkąt. I to ten trójkąt musi zostać przewieziony oczywiście do dużego trójkąta. Zrobię sobie jeszcze drugą linię, tak aby połączyć nowy punkt. I za każdym razem, co jakieś kilka godzin wskazujących tutaj na zegarku w prawym górnym rogu, będzie nam się pojawiał nowy punkt, który oczywiście musimy połączyć z tymi już istniejącymi, tak aby nasze metro dalej się rozwijało. Korzystam sobie trzecią linię, tutaj na dole mam pokazane wszystkie trzy linie, którymi akurat dysponuję, oraz ilość dostępnych pociągów. Na razie jest ich 0. Na szczęście mam dwa dostępne tunele, które będę mógł wykorzystać, jeżeli pojawi mi się jakiś dodatkowy punkt metra gdzieś przy wodzie. Przeciągnę sobie czerwoną linię. Dzięki temu będzie ona ładnie tutaj zbierać nam pasażerów. Myślę, że ten prostokąt, kwadrat będzie na razie naszym takim centralnym punktem, z którego będziemy wszystko zabierać i będzie to taki nasz węzeł przesiadkowy, można tak powiedzieć. Mamy już piątek według tego naszego zegara. Co każdy tydzień będzie nam się pojawiała dodatkowa możliwość wyboru jakiegoś elementu. Na przykład może być to dodatkowa linia, może być to dodatkowy pociąg, bądź też dodatkowy wagon. Z tego co jeszcze tutaj widziałem, to może być taki jakby, nazwijmy to, karta, która w przypadku gdy dana stacja jest przeciążona, to powoduje jej rozładowanie. Czasami w newralgicznych przypadkach bardzo to się przydaje, kiedy wiemy, że na pewno żaden pociąg nie zdąży dojechać na daną stację, a trzeba ją po prostu rozładować. A właśnie, mija nam pierwszy tydzień. Dostajemy lokomotywę i mamy teraz do wyboru linię bądź wagon. Na razie nasze metro jest dosyć ubogie, więc chciałbym dostać czwartą linię w razie gdyby pojawił się nam jakiś dodatkowy punkt, dodatkowa stacja, która niestety może być gdzieś na uboczu, że tak to nazwę, więc sobie wybiorę linię. Mamy czwartą linię. Tak, co tu jeszcze mamy? Prawy górny róg to jest oczywiście wyświetlana liczba pasażerów, która została przewieziona na danej planszy. I co? Na razie mamy tutaj względny spokój. Wszystko jest ładnie rozdysponowane. Właśnie, pojawił nam się romb. Tak, dobrze mówię, romb. Więc pytanie, czy wykorzystać czwartą linię do jego połączenia. Czy przeciągnąć na razie niebieską? Na razie przeciągnę niebieską i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Dobrze tak planować, aby na przykład nie robić
dwóch kółek pod rząd, czyli na przykład łączenie w tym miejscu dwóch kółek. Z tego względu, że... O, poprowadzę sobie tylko tą. Że z każdego, nazwijmy to w tym momencie kółka, pasażerowie będą chcieli jechać do każdej innej możliwej figury geometrycznej. Czyli nigdy nie będzie tak, że z kółka chce jechać do kółka. A jeśli mamy na przykład 3-4 kółka po drodze, no to wiadomo, że na pierwszych dwóch, trzech może nam się pasażerów sporo uzbierać i wtedy nic nie będzie zbierał z czwartego. Tak jak na przykład teraz tutaj mam problem, bo dwa trójkąty koło siebie, na szczęście no dwa to jeszcze nie taka tragedia. Przy trzech, czterech, tak jak mówiłem, już się by zaczął problem. Więc trzeba będzie to tak ładnie ustawiać, aby takie jakby przestoje, nazwijmy to, nie pojawiały się. No na razie gra daje mi tylko takie możliwości, że pojawiają się dane figury geometryczne tożsame koło siebie. Miejmy nadzieję, że to się zaraz jakoś rozładuje i będzie można... No właśnie. Myślę, że wykorzystać można by teraz czwartą linię i połączyć to chyba w taki sposób. Mógłbym oczywiście nie budować czwartej linii, a skorzystać z pociągu, który jakby mi przybył i wstawić go na inną. Okej, mamy trzeci tydzień. Doszedł nam pociąg. Co tydzień będzie po prostu jeden dochodził. I teraz tak, do wyboru. Dwa tunele, jeszcze mam dwa do wykorzystania. Albo wagon. Skusiłbym się ku tunelom, bo jednak to jest Londyn, więc obawiam się, że zaraz coś tutaj może mi wskoczyć, albo gdzieś tutaj poniżej. I wtedy mógłby być problem. Więc wezmę sobie na razie tunele. Dużo pasażerów nie ma do przewiezienia, więc to jest przynajmniej zaleta. Połączę sobie niebieską linią. To jest na razie zaleta, więc dodatkowe wagony nie będą potrzebne. Co najwyżej mógłbym sobie dodatkowy pociąg tutaj gdzieś wcisnąć. Tylko pytanie, gdzie? To mógłbym w sumie jeszcze tak połączyć. Wtedy, no właśnie. No i się zaczynają schody. Bo wykorzystam sobie tunel, aby nie mieć pod rząd trzech kółek, co by mogło spowodować pewien zator. No ale tym samym nasza ciemno-niebieska, granatowa, można powiedzieć, linia troszkę się wydłuża. I właśnie, kolejne kółko. Niestety, ale musisz ty to zabrać. Pociągi, które tutaj jeżdżą, pokazują właśnie, co przewożą i zazwyczaj, jeśli mamy tutaj dwa kółka, to on po prostu rozładuje to przy dwóch kółkach, zabierze nam teraz wszystkich i będzie rozładowywał na najbliższej możliwej stacji, oczywiście stacji przeznaczenia. Gra jest dosyć ciekawą grą logistyczną, bym tak to powiedział. Oczywiście mamy możliwość na przykład zlikwidowania całej linii i ustanowienia jej od nowa. Czasami to jest dobre, czasami nie. No oczywiście jak już mamy duże miasto, to likwidowanie wszystkiego jest po prostu strzałem w kolano. A i tym razem możemy sobie połączyć niebieską naszą linię z dodatkowym punktem, po prostu przeciągając linię na nową stację. Jak już mówiłem, gra jest dosyć ciekawą alternatywą gier logistycznych, tak aby planować i przewidywać. No niestety z przewidywaniem czasami bywa tutaj kłopot, bo stacje mogą się pojawić dosłownie wszędzie i dosłownie w każdej konfiguracji. No, dostałem nową lokomotywę, bardzo się cieszę. Tuneli mam 3. Na razie myślę, że to wystarczy, więc chciałbym dodatkowy wagon, który to wagon podczepię do niebieskiej, jasno-niebieskiej linii. W ten sposób będą mi zgarniać więcej osób. No i niestety kolejny niebieski punkt, co mnie troszkę martwi.
z tego względu, że nam się robią małe przestoje. Mam nadzieję, że podwójny wagon będzie potrafił nam to wszystko ładnie zebrać. No i niestety kolejny niebieski punkt. No to już zaczyna być lekkie przegięcie. Pytanie, czy na przykład mógłbym poprowadzić tą linię, ale to też bez sensu żółtą linię tam prowadzić. Więc może tak, tą zlikwiduję. Złapię w ten sposób, ale... Tak, wtedy jasno-niebieska i ciemno-niebieska linie będą mieć po trzy stacje kółek, że tak to określę. Niestety za dużo nam się tutaj trochę tych kółek narobiło, co może powodować przestoje. Zastanawiam się tak, to może skasuję i w ten sposób tylko wykorzystuję jeden tunel, co jest dobrą oszczędnością. Nie wiem, jak wy oceniacie tą grę? Jak wam się podoba? Oczywiście fani Call of Duty, Battlefielda, nie wiem, Wiedźmina pewnie spojrzą i pomyślą what the fuck, w co on gra. Ale myślę właśnie, że dzięki temu jest to... Czemu nie mogę poprowadzić? Jest to bardzo ciekawa alternatywa dla tych gier. Z jednej strony na takie trochę odmóżdżenie się, ale z drugiej strony, a właśnie tu już nam się zaczyna zapychać, co nam informuje, o czym nas informuje migające kółko, chyba, no właśnie, ten nie zabierze. Więc proszę, kolejny pociąg, który nam to troszkę rozładuje, ale też nam się pojawiła linia na górze, co może stanowić mały problem. No zbieraj, zbieraj. Okej, mamy dodatkową lokomotywę i znowu będę szedł w tunel. Nie w tunel, tylko w wagonik. Niestety, ale muszę postawić kolejny pociąg, żeby nam to szybko zebrał. I tam się zaczyna robić teraz problem, więc myślę, że w ten sposób mógłbym jakby troszkę obejść ten cały system, że tak to nazwę. Czy to nam coś pomoże? Może jeszcze nawet tak. I wtedy wprowadzić tutaj dodatkowy pociąg. O, goddammit. Dobra, wprowadźmy tak i tak. Wtedy cały czas wykorzystuję jeden tunel, a trochę krótsza jest droga, niż miałby zawracać. 415 pasażerów. Wynik na razie dobry, nie ma wielkich przestojów. Pytanie, czy mógłbym gdzieś dołożyć ten wagonik, żeby troszkę efektywniej zbierać tych ludzi wszystkich. Myślę, że do niebieskiej bym dołączył, a zabrał na przykład jeden z tych pociągów i przełożył na... Nie, w sumie bym nie przekładał. Co najwyżej mogę żółtą linię troszkę przedłużyć. I co? Na razie wydaje się być spokojnie. Z tej stacji zaraz mi wszystkich zabiorą. Czerwona linia też wydaje się nie być przeciążona. Ta jasno-niebieska troszkę krąży. Ale widocznie lepszej alternatywy na razie nie mam. Są na niej dwa pociągi, z czego jeden z dodatkowym wagonem. Pytanie teraz, czy na ciemno-niebieskiej, granatowej nie jest za dużo tego wszystkiego? I czy nie trzeba by gdzieś przełożyć na przykład na żółtą? No właśnie, bo tu nam się teraz... Nie, sorry, ty zostań. Bo nam się teraz żółta zapycha, nie? Okej. Dołóżmy ten i dołożę sobie do żółtej linii jeden pociąg. Myślę, że... O, czerwona nam się też zaczyna tutaj trochę za bardzo zapychać. No i niestety w kiepskim punkcie powstał nam niebieski punkt. Same tutaj... Co ja mówię? Niebieski punkt. Same
kółka nam się tutaj tworzą, co niestety nie jest dobre. Może w ten sposób. Ale kurczę, za dużo tego tutaj krążenia. Zdecydowanie za dużo. Pytanie, czy tak mógłbym troszkę odciążyć to nagromadzenie się kółek. Na całe szczęście są tutaj pociągi, które mają po dwa wagony, co troszkę pomaga w rozładowaniu tego wszystkiego. No i co? Na razie wydaje się, że jest spokój. Podwójne wagoniki robią, co do nich należy. Ale jeszcze wracając do tego, co mówiłem wcześniej. Jak uważacie? Ciekawa gra? Warto nagrywać dalej? Warto pokazywać kolejne odcinki? Próbować innych miast? Próbować bić rekordy? Śmiało komentujcie, śmiało oceniajcie. Ale jak już mówiłem, o czemu tutaj się linia nie chcesz podłączyć? Wyglądało to tak, jakby omijało tą stację. Albo ja wcześniej nie zwróciłem na to uwagi, albo nie omijało. Mniejsza z tym. Na razie jest względny spokój. Czerwona jako tako daje sobie radę. Pytanie, czy nie połączyć sobie w ten oto sposób. Wtedy czerwona będzie miała fakt dwa trójkąty, ale dodatkowo będzie mogła jakoś tam rozsypać to wszystko i rozesłać tych ludzi wszędzie. Okej, mam lokomotywę i właśnie, przychodzi nam dodatkowa linia i to, co mówiłem na samym początku, taka nazwijmy to... nie wiem, jak to nazwać. Interchanger. Mniejsza z tym. Interchanger? No, bez tego R na końcu. Jak Jarosław Psikuta. Bez S na końcu. Gubię się z tym, co mówię, ale widocznie późna nocna pora nie służy mi. Więc tak, pytanie. Mamy siódmy tydzień. Czy chcemy kolejną linię? Czy chcemy tą jakby kartę przetargową do rozładowywania stacji? W sumie wezmę sobie nową linię. O, właśnie powstała nam nowa figurka. I w ten oto sposób chciałbym chyba rozładować tą część mapy, tworząc nową linię, tak aby mniej więcej łapała wszystkie takie newralgiczne punkty, no i przechodziła mniej więcej przez całe miasto. Dzięki temu w tym miejscu odciążymy troszkę linię czerwoną. Okej, nowy punkt. Czerwona tak. I myślę, że niebieską też możemy to spokojnie podłączyć. Nie będzie tutaj żadnych zatorów. Chociaż czerwony pociąg wydaje się za każdym razem dosyć mocno obładowany. Ten nasz początkowy węzeł przesiadkowy, nazwijmy to główny, jest mocno tutaj obciążany, ale też sporo linii o niego zahacza, tak więc całkiem sprawnie jest on niwelowany. Zastanawiam się cały czas nad tym rejonem. No właśnie, kolejne kółko. Myślę, że linia zielona musi nam tutaj wystarczyć. I co? Kolejny bałagan się tutaj robi. Na szczęście dłuższy pociąg wszystko nam rozładowuje. Ciekawe, jak długi można zrobić maksymalnie. Na razie nie robiłem powyżej dwóch. Warto byłoby kiedyś to sprawdzić. Przydałoby się jeszcze jakaś pauza właśnie, gdyby w przypadku, gdy... Zrobię niebieską linię. Ciemno-niebieską. W przypadku, gdy chcemy rozplanować całkowicie
miasto od nowa, to właśnie przydałaby się pauza, żeby to wszystko zatrzymać, wykasować całą sieć metra i zbudować od nowa. I co? Niedziela dobiega końca, co mnie bardzo cieszy. Dostajemy lokomotywę i do wyboru linię bądź tą kartę. W końcu bym się skusił ku tej karcie. Właśnie, wybiorę tą kartę. Na wszelki wypadek, gdyby się coś działo, widzę, że już tutaj zaczyna się mały syf robić. Niestety kolejna niebieska kropka, co bardzo mnie irytuje. I co? W tym miejscu zaczyna się nam robić mały burdel. Więc podłączę sobie jeszcze pod to linię czerwoną i dodam po prostu kolejny pociąg do tej linii, więc myślę, że z tej będzie troszkę zabierał tych trójkącików, bo są po drodze. Dzięki temu linia granatowa będzie troszkę odciążona. Aha. Nie, tylko błysnęło na szczęście. Niestety kolejna kropka. Pojawił nam się, powiedzmy, znak szpitala, tak? Dobrze? Pojawił się teraz czy wcześniej? W sumie nie zwróciłem na to wcześniej uwagi. I co? Na początku, może tak szczerze, na początku byłem sceptycznie nastawiony do nagrania, god damn it, kolejna kropka, do nagrania gameplaya z tego. Ale z drugiej strony, no daje ta gra do myślenia i faktycznie potrafi się w niej coś dziać. No zbieraj tutaj wszystkich, teraz ładnie przewiezie do tej, nazwijmy to, łezki, kropelki. No i tutaj nam się zaczynają kolejne bagna. I co? Linia żółta? Chyba musimy linię żółtą tam podłączyć. Na razie wygląda wszystko ok. Mamy sobotę. Aha, kolejna niebieska. Stary, rozładuj to szybko, bo będzie problem. No i co? Mam nadzieję, że ty zdążysz. Chociaż jedną. Ok. Ta jest rozładowana. Aby tylko ten nam zdążył, bo nie chciałbym wykorzystywać tej karty. Mamy lokomotywę i mamy wagon. Szybko sobie wprowadzę tutaj dodatkowy pociąg, niech on mi to wszystko zabierze. Zaraz oczywiście go stamtąd zdejmę. Aha, na niebieskie nam się zaczyna robić syf. Jest dosyć długa, więc chciałbym podłączyć tutaj dodatkowy wagonik. No, niech coś się zaczyna dziać. No, tutaj będzie zapchany cały. Nie, zbierze parę. No i proszę o cofanie zegara. Niestety nie cofa mi tego zegara. Pytanie, czy ten zdąży dojechać. Nie chciałbym tej karty naprawdę zużywać. No, śmiało, śmiało, śmiało. Nie. Niestety zabrakło kilku sekund. Tak, zaczyna się robić problem, zaczynają się robić schody. Sporo linii wydaje się być już troszkę przeciążonych. Niestety trójkąt w tym miejscu mnie nie zadowala. Kolejna linia woła o pomstę. No, zabierzesz tutaj tych? Miejmy nadzieję, że zabierzesz część. No niestety kolejna linia w takim miejscu, gdzie w ogóle mi to nie pasuje. No, ty szybko zabieraj. No i co? Żółtą? Trzeba by tu przeciągnąć. Ta żółta już się... O! Niestety. No i tak, w ciągu 61 dni, tak dobrze mówię, udało się przewieźć ponad 1400 pasażerów, co jest, myślę, dobrym wynikiem.
I cóż, pierwszą przygodę, pierwszy gameplay, jaki wam pokazałem, całkiem dobry, dobrze poszło. Więc powtórzę jeszcze raz na sam koniec, oceniajcie, komentujcie, dawajcie znać, czy pokazywać następne. I cóż, trzymajcie się, pa pa!